Jeździ tu po górach taki pociąg z Lucerny do Zurichu. Przez góry. A co? Nie da się? Da się. Jest trzecia szyna. Pokazuję i objaśniam. Pociąg jedzie po szynach, a w środku jest trzecia szyna, która go napędza. I jedzie do góry. Pod największą górę takie coś wyjedzie. Bez problemu. Oczywiście jedzie powoli pociąg, nie jedzie szybko, nie? Ale jedzie. A ja teraz już się przeniosłem. Mieszkam w takich okolicznościach przyrody. A tu jest pensjonat, w którym mieszkam. Z wierzchu wygląda tak sobie, ale w środku jest spoko. Oczywiście pokażę. No, jeśli pan chce się naprawdę zmienić, to ma pan tylko dwie drogi. Albo zmienić stosunek do życia, zachowując tę samą pracę, albo tak jak ja, zmieniać pracę. A pan wie, ile razy ja zmieniam pracę, co? Zachowując ten sam stosunek do życia. No i co ja tu robię w tej nowej pracy? O, takie trasy buduję. Tu już troszkę zbudowałem. To jest kotłownia w bloku. No i co? Tu mi plan Szwajcar narysował. Zostawił materiały. Pojechał w pizdu. Sam muszę to robić, nawet nie ma mi ktoś przytrzymać, pomóc. Taka firma oszczędna, ale ja to znam, tą firmę, bo ja to już robiłem kiedyś. Dał mi wiertarkę, Flexa, coś tam. Musiałem pokwitować, że wziąłem. Na szczęście już narzędzi nie dają. Wcześniej dawali cały plecak za 2,5 tysiąca franków. Trzeba było pokwitować i pilnować, żeby się nikt nie ukradł. Potrącają z wypłaty. No ale teraz się widzę, zmieniło i się mnie zapytał, czy mam swoje narzędzia. Ja mówię, że mam. No, ale tych elektronarzędzi nie masz, nie? No elektronarzędzi nie mam. No to ja ci dam. No, ale nie wiem, jakby mi tak zginęła, ile kosztuje. Na szczęście nikogo tu nie ma. Więc myślę, że mi chyba nie zginie. No robię sobie pomału, nie śpieszę się. Części trochę brakuje, nie ma niektórych. Jest tu jeszcze dwóch jakichś Szwajcarów, ale widzę, że tak spacerują. Szef pojechał, wiadomo. Kota nie ma. My się harcują. Dworzec kolejowy, a tu zaraz autobusy. Można się przesiąść. Kiedyś w Polsce tak było. Był dworzec, zaraz były autobusy. No ale to już historia. Teraz nie wiadomo, który bus, o której jedzie, skąd. I dlaczego i czy w ogóle pojedzie. Autobusy marki Solaris tutaj jeżdżą. Coś mówili, że Solarisy to niedobre. A tu jakoś jeżdżą i dobre.
kanał prawie gotowy. Jeszcze tylko została drobna kosmetyka. I półtorej godziny jeszcze roboty. Robimy do 17:00. Po 8,5 godziny. Tylko że wystąpił problem. Nie mogę zrobić zgodnie z projektem, gdyż idą tu rury. To jest częstym problemem przy budowie kanału. Projekt sobie, a rzeczywistość sobie. W związku z tym wymyśliłem, że kanał puszczę. O, tutaj tak, ta deska idzie troszkę wyżej. Uzgodniłem to z szefem, że tak może być. Tylko że nie ma tego kanału. No to jest 20, tu idzie, a tutaj chcę dać 10, bo jeszcze musi być odstęp pomiędzy rurami, bo przyjdzie izolacja. No i co to robić przez 1,5 godziny? Jakąś kosmetykę będę robił. Przyjechałem rano, nikogo nie było. No ale tu jeszcze miałem nieskończone. Więc tak zacząłem coś tam dłubać. I za chwilę przyjeżdża główny szef. I się dowiedziałem, że tamten zachorował. Mój prowadzący. No i ten główny szef chciał mi wytłumaczyć, jak pompy podłączyć. To są pompy ciepła. Jak te pompy podłączyć? Myślał chyba z pół godziny. W końcu doszedł do wniosku, że on nie wie, jak te pompy podłączyć. No i mam tu taką szafkę zamontować. Ta szafka ma być tu zamontowana. Tu muszę zbudować taką konstrukcję. Zamontować szafkę. No jakoś dzień zleci. To już zrobiłem to. No niestety okazało się, że jednak tak jak ja wymyśliłem i żeśmy uzgodnili, to nie będzie. Musi być tak. Bo tu będzie szafa, żeby z trasy kable szły do szafy i tak, tak, i tak, tak. No ale jakoś to się udało zamontować. No i taka robota, jestem sam. Nie ma, dzisiaj już w ogóle nie ma nikogo. Jakbym coś potrzebował, żeby przytrzymać czy coś, nie ma się do kogo zwrócić. Mam jeszcze zamontować do ściany ten gitar kanału i czekam na materiał. Nie wiem, kiedy ten materiał przybędzie. Czy to dzisiaj będzie? Nie mam pojęcia. No więc robię dalej. Tu są takie skrzynki. Do sterowania tą pompą ciepła. Muszę to zainstalować. Tu żeśmy z szefem uzgadniali co i jak trzeba. Przyniósł nowe schematy. No i tak czyta te schematy, czyta, mówi, wiesz co, muszę iść do tych ludzi, co to montowali, się zapytać, bo ja nie wiem, jak to zrobić. I w ogóle to odniosłem takie wrażenie, że chyba wczoraj za dużo zrobiłem, jak na jeden dzień. Zdaje się, że tutaj się mniej wymaga, no ale to trudno wyczuć, jak się przyjdzie w pierwszy dzień i ci dadzą zadanie, ile tu się wymaga. Dzisiaj troszkę spowolniłem, chociaż wczoraj też w
Wydawało mi się, że spowalniam, no ale dobra, nieważne. Zrobione, zakończone. Teraz będziemy wieszać tą szafkę. Te skrzynki muszę powiesić. Tu mam silnik podłączyć, zrobić puszkę i dać rurę, której nie ma jeszcze. A, tu muszę taki kanał zrobić do tych urządzeń, co tu są. I do góry, i do trasy. I jeszcze muszę wrzucić zasilanie do tych pomp. Ohoho, i roboty. Roboty, szpiera. A i tą sztycę muszę wymienić, bo to nie wejdzie. Musi być dłuższa. Muszę ją tam jakoś przykręcić, bo to się nie nadaje. To lata. Kiedyś jak pracowałem w tej firmie, to było mnóstwo Polaków. A teraz nie widzę ani jednego. W ogóle jakby samochodów mniej. Coś się tu zmieniło. No co, ja myślę, że no te 2 tygodnie to jest właśnie na zrobienie tej kotłowni. No tak wzięło troszkę z zapasem 2 tygodnie. Zrobię kotłownię i zakończę karierę tutaj. Tak myślę, no tak myślę. No. Tu muszę stąd, z tej rozdzielnicy muszę przyciągnąć 2 zasilające kable do pompy. I jeszcze jeden kabel muszę, o! Jeszcze jeden kabel muszę przyciągnąć zasilany do tej szafki sterowniczej. No i co? No i muszę tu kabelki poprzerzucać do tej szafy. Tutaj jest taka pompa mała. Tam idzie zasilający stąd. A tam to nie wiem skąd idzie. Czy z tej sterowniczej, czy z tamtego. Czy z tamtej głównej. Ale to się dowiem. Zasilanie do pomp idzie z głównej. Tu jeszcze muszę takie czapie muszę jeszcze. No, wyłączniki muszę takie zamontować, o takie. Takie wyłączniki 2. To tu będą. No ale na razie nie mogę tego zrobić, bo nie mam tej stopy, jedną mi przyniósł. Druga nie przyszła. Normalne. No i występują problemy. Występują problemy, bo mi złe śrubki przywiózł do tego. Tu jest dziura, taka jaka jest. I mi przywiózł śruby za dużymi główkami. Innych nie ma. Jedna rzecz. Druga rzecz, ta skrzynka jest tak zmontowana, a że te otwory, otel, na których ma wisieć, są częściowo zatkane przez te szyny. O, te przez te szyny właśnie. W związku z tym zamontować się nie da. Trzeba to rozbierać. I jakoś to zmienić, uciąć, przyciąć, odciąć, nadciąć. Nie wiem. Nie robię tego. Jutro się będziemy nad tym zastanawiać. Kolejna sprawa to tak. Ta sztyca już była, a tą ja zrobiłem. I tu ma wisieć na tym skrzynka. Niestety po skręceniu okazało się, że nie jest w poziomie. Chodzi o to, że ta sztyca
do tej jest przesunięta do przodu. Nie, odwrotnie. Ta sztyca do tej jest przesunięta do przodu o centymetr. Ale wydaje mi się, że nikt tego nie zauważy. Teraz jest to łatwo zmierzyć, bo można przyłożyć listwę i widać, ale jak założy się skrzynkę, nie, no też będzie widać, bo od spodu se można przyłożyć. A może przejdzie. Nie będę tego ruszał. Teraz tak, muszę te kable wrzucić. Bo mówił, żebym wrzucił, to chociaż wrzucę do dziury, wsadzę. Żeby widział, że coś robiłem z tymi kablami. No bo to już czwarta. To za godzinę już koniec pracy. Śniadanie kończymy i już robimy, panie kierowniku. No, kończ, Władziu. I robimy. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, łapka w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Lajkujcie i komentujcie moje filmy. Pozdrawiam. Ja mu radzę jak człowiek człowiekowi. On mnie tu za szyję. Wtedy przerzuciłam się na maszyny matematyczne. Bezpieczne, a też ciekawe.